Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 28 odcinek z Borderlandsa. A może już to jest 29, nie wiem, ja się już gubię w tych liczbach, ale myślę, że 28, dlatego niech będzie. I teraz mamy misję, w którym zabijemy Chroma i zdobędziemy fragment klucza do krypty. Sprawdzę jeszcze, czegoś nie pominąłem. Nie wiem, jakiegoś upgrade'u, czegokolwiek. Tak sprawdzam z ciekawości. Tarczę mam najlepszą, nie? Nie? Mam najlepszą, dobrze. O to chodziło, żeby było wszystko the best i niczego po prostu nie odrzucać. Co oczywiście jest najlepsze. Tak, amunicję trzeba kupić. Widzę, że jest zużycie. Grenade mode mamy już na zbyciu. Tak, mamy. Tak, 66. Ten sam. Idealnie ten sam. Jakoś czarno to widzę, jeżeli chodzi o respynie pojazdów. Dlatego sobie pójdziemy pieszo. Za chwilę i tak jeszcze dostaniemy level up. Tak, 27 level. Myślałem, że 28 już będzie. Szkoda. No cóż, mogłem na coś lepszego liczyć, ale nie będę narzekał. No chodź po nocy, głównie. Ty patrz, dobiegnął prawie do mnie. Ma talent. Ale niestety swój talent już się roztrwonił. A, jest level A. Dobrze, wybuchaj, śmieciu. A jeżeli tak będę walił tych typów, to w szybszym tempie zdobędę ten 28. Jeszcze może na ten odcinek. Zobaczymy, zobaczymy wszystko. O, też po... Ty. Nie będzie mi tu z pompy nawalał. No, zbierz mi to. Kurde, jakie tutaj są słabe ścierba. Tutaj tego w ogóle aż bić nie trzeba, bo wystarczy, że podejdę, tyrpnę i zginie. To tak to przynajmniej w moim odczuciu wygląda, że... No sobie go powalę, ale i tak nic nie da, bo i tak zginie. Nie, pójdźmy sobie tą stroną. Tam widzę, że nade mną trochę tego bandytów jest. Ło, kurde! Prawie bym nie rozpizgał. Zginźże. Poszło mi stąd. Okej. Szukamy hajsów. Bo jesteśmy biedni. Nie no, mamy 29 tysięcy, czy tam nawet już 30. No, 30 tysięcy. To gdzie tam jesteśmy biedni? Ale to i tak jesteśmy. Bo mieliśmy z 200 tysięcy. Z tego tam chyba z 36 tysięcy straciłem, jak nie więcej. To wiecie, to jest tak. Łoty! Poszło, zabolało. O, się nawet rozpruło. Okej, jeszcze jakieś rzeczy? Sporo może bym już zużył, jak do tej pory. Będę musiał sobie zaopatrzyć amunicję. Nim nie stracę jej do reszty. O, kolejne gówna. Wiecie, tak nawalają! No i z beczki dostałem. Wiecie, oni tak... Chcę wiedzieć, gdzie oni tak nawalają. Zaraz się dowiem. Skubane bandyty. Tam strzelają. A jak ci strzelę tak, o! Ty patrz, przeżył. Co ty teraz zrobię? Taki najazd. Ty patrz, zaraz mnie zabije. Czekaj, snajperka. I ja ci zaraz łeb rozpizgam. Dobra, może nie łeb od razu, ale go zabiłem. Zdążyłem, muszę wziąć medikita, bo inaczej do reszty mnie rozwalą gnoje. Nie, dobra. Nie wdawajmy się już z nimi w bójki, bo pogorszymy sobie tylko sytuację. Abyśmy go rozwalili po trzy do końca, ale się nie udało. Nie szczelaj tylko w beczki, tylko nie w beczki. Bo bym ci naprawdę już przyfasolił za to. Chromem. Ale ci teraz łeb na kurwie masz! Teraz ty leżysz i kwiczysz.
Dobra. Przynajmniej już moje nerwy opadły na chwilę. Ale to na chwilę, spokojnie. Uuu, cutscenka. O, claptrap. Ty kur... Zaraz tobie łeb rozwalę, ty szmaciarzu. Chodź tu. Chodź, chcesz się bić ze mną na gołe klaty? To ci zaraz łeb rozwalę tą snajperą. O, 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 chyba to on strzela. Tylko skąd? To ci wadło tak nawala. Stamtąd. O, ma jeszcze swojego Tureta! Kurde. Zróbcie nową postać w LoLu o nazwie Chrom i dawajcie jej Turety, to naprawdę. Bo jeszcze z rakiet nawala. O, przestań strzelać. Lisa. Chwileczkę. Trzeba to jakoś, wiecie, zrobić po mojemu, żebyśmy nie musieli od razu ginąć. Tak, bandytów jest 100. Wow, 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 wow. Nie. Kurde, przeładowanie mam broni. A turet Chroma jeszcze mnie zdąży rozwalić. Kurde. Uważaj, ty lepiej, naprawdę uważaj. Ale skoczył. O, trochę amunicji. Kurde. Ten sadysta chce mi naprawdę rozkuć. To naprawdę na dość szeroką skalę. Rzucił nawet granata. Patrzcie, jaki hardcore. Czekaj, pizgnę mu tak z bazuki, jak trafię. Nie wiem, takiego strzała ostrzegawczego mu dałem. Że niech wie, że kurczę, zaraz będzie miał przesrane. A ja znowu będę miał oczywiście Z2. O, 15 level w kałaszach. Chwileczkę, przebiegnę sobie na skillu. Będzie szybciej. Myślę, że tu nic... O, skrzyneczka jest. Ej, nie! Spadłem! No ty kurde! Nie, mam już was dość. No i jeszcze raz tu trzeba iść. Dobra, zrobimy tu małe cięcie pod taką norką. Okej, już wróciłem. Dobra, teraz trzeba szykować ostrą rozpierduchę. Ale widzę, że tamten nie odpuści sobie tak za łatwo. Tam widziałem skrzynkę, ale ja oczywiście musiałem spaść. To pozdro. Dobra. Tobie też jest tutaj zakuty łeb roz... O, o, co coś tu jest? Bierzemy, bierzemy. No wiem, że jesteś dobra w tym. Kibelek, tu skrzyneczka. Teraz to sobie wszystko opakam. No dobra, same słabizny. Idziemy dalej. O, ale teraz was kopię prąd, nie? Czujecie to. Okej, dobra, przynajmniej oni to już poczuli na własnej skórze. Tam jeszcze coś jest. Trzeba to rozwalić, zanim tam się przebije. O, idzie jeszcze badas. O kurde. Ten to już strzela z bazuki. Czekaj, tobie też postrzelam. Co tu jest? Jakiś mądry. No kurde, muszę tak wycelować, żeby trafić w niego. Kurczę, coś czuję, że to się może ponownie dla mnie źle skończyć. Jak dostał? O kurde. Dobra. Zaraz się z tobą rozprawię. Dobra, prosili się o to. O, dobrze. Tym lepiej dla mnie. O to mi tylko chodziło. O kurde. Aaaa, poszło. Na dzikusa żeśmy to zrobili. Ale zrobiliśmy. Dało się, dało. Łoty. Jeszcze tu mnie chcą rozpieprzyć, gnoje. Weźmy ostatnie lekarstwo, które mamy przy sobie.
Teraz trzeba być naprawdę ostrożnym. No i co, Kromie? Teraz tobie łyso w tej pustej głowie. Kurde, ten kolej z bazuką mnie naprawdę irytuje. Jak mnie przeraża. Dobra. O kurde. Tak dosłownie walić z tej bazuki. Kurde. Czekaj, pisknę granatą. Nie! Spadłem! Ale idiota ze mnie. Nie. Nie, 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 nie. No i jeszcze raz tam idę i znowu tracę kasę. No co się ze mną dzieje? Zgony powycinam. Teraz już nie chcę ginąć. Naprawdę to nie jest nic przyjemnego. Ginąć. Ale no naprawdę. Ohoho. Ammo już się nam nawet kończy. No to widzę, że trzeba będzie trochę kasy powydawać. Jeszcze się założę, że straciłem sporo tej kasy. No z 6 kafli, ale to i tak jest dużo. No tam przecież to tylko jednego bandziora trzeba wykończyć, no. To nie jest dużo. Tu jeszcze zapomniałem coś zebrać. Po zdechłym fragu. Ty giniesz już. No i dziękuję bardzo. Ty już po prostu z głowy jesteś. Zbieraj, zbieraj, bo tutaj mogą być jakieś przeróżne amunicje, a ja nic po prostu nie wiem. Tu jakieś bronie, nie bronie. Okej. Teraz mogę spokojnie to wszystko przeszukać. Weźmy sobie najpierw poboczną skrzynkę. Okej, a w niej tu amunicja, snajperka, snajperka i granat. A w tej fabularnej... O, kasy ile? Uhuhu. Jest, fragment. Aha, to była fabularna misja, to dobrze. Aha, czy to było jakieś naprawdę poważne ostrzeżenie, czy... Nie wiem, tylko jakaś taka tania groźba. Fak, nie chcę spaść. Nie, 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 nie. Bezpiecznie zejdziemy tam, po mojemu i bez takich scen. Okej, Kroma żeśmy pokonali, zdobyliśmy fragment, o, tu można było nawet kampić. Aha, Boże, popieprzyły mi się przyciski i zamiast E to nacisnąłem F, bo ja nie patrzę na klawiaturę, poważnie, ja wszystko na ślepo staram się robić. Skoczę, doskoczę, spokojnie. Uciekamy, oddajemy misję i kończymy odcinek. Chcę, żeby dzisiaj był taki króciutki, bo z Wieśka sobie nagrałem odcinek, to dzisiaj chciałbym, żeby z Bordera był krótszy, a jutro będzie Wiedźmin. Okej, pięknie. O, uciekamy stąd. Mam dość już coraz bardziej tego miejsca. I myślę, że będzie git. No, obiliśmy paru synków. Mnie też trochę obili, trzeba przyznać, nieźle mi się obrywało, ale jakoś przeżyłem to. Posprzedajemy coś, pokupujemy i zakończymy tam gdzieś przy spawnie, albo tam jak będziemy oddawać mu misję. Tak, bo trzeba było tą misję jeszcze oddać, zanim w ogóle już opuścimy to miejsce. Znaczy opuścić miejsce opuścimy, tylko... Jak już tam będziemy, to po prostu oddać tą misję i wszystko będzie jak należy zrobione. I zobaczymy, co dalej się będzie działo w świecie Borderlandsa i bohaterki Lilith. Jedną z czterech bohaterów. Oczywiście do wyboru, bo ja wybrałem oczywiście Syrenę. Bo jakby inaczej. Okej, jest. Możemy teraz pohandlować. Myślę, że nie będą we mnie te gnoje strzelać. Bo jak nie, to ukatrupię. Trochę podków pokupuję. Dwa, trzy. Najlepiej do 8 sztuk. Git. Teraz jeszcze posprzedaję. A, tą pukaweczkę to ja sobie mogę sprzedać, bo to jest w ogóle... Lepszy kałasz. Lepszy kałasz nie sprzedajemy. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma takiego bicia. Snajperkę zostawiamy.
Na przyszłość się może nam przydać jako naprawdę potężna broń. A resztę rzeczy oczywiście na sprzedaż. Tak, to też. Tu jeszcze jakieś eksplozywy, tarcze, gówniane rzeczy. Co tam było? Za grenade mode? Słabiutki, ok. Na szczęście. Chwileczkę, wymieniamy teraz broni. Karabin, zajebiście. Teraz 91 damage, ale jest 20 też 4 ammo. Dlatego to jest ten plus, że jest w miarę dobrze z amunicją i dość wysoki damage. O, i pewnie szybszy reload. To się już założy o to. Okej. Coś jeszcze na sprzedaż? No tak, snajperkę zostawiamy. Teraz oczywiście dużo ammo trzeba kupić. Żeśmy powystrzelali tego w cholerę. Nie anuluj, tylko kupuj. Wiem, że ci żal kasy, ale patrz ile ty masz. 60 tysięcy. No, bitch please. To idzie wydać, spokojnie. Tu nie. O, właśnie, bo jeszcze z rewolwerka sobie postrzelałem. I z bazuczki. I granaty mam, okej. Mogę sobie chyba jeszcze pozwolić na jakiś upgrade. Dajmy sobie upgrade bazuki, granatu już były. Dajmy sobie launchera. Okej, do 56. To całkiem dużo. Okej, idziemy stąd. My się oczywiście tepniemy, nie będziemy chodzić. To by nam za dużo czasu zajęło. Wiemy gdzie się tepać, więc spokojnie. Okej, teraz to było miejsce, zaraz. O, jest, to jest to. Bo już zapamiętuję te lokacje i tak dalej, więc się już nie gubię tak bardzo, jakby to się wydawało. Okej, jesteśmy tu już. Okej, trafiliśmy jak nic. Teraz tylko trzeba jeszcze powybijać. O, coś zebrałem. Jakąś tarczę. Okej. A, mocny damage! O ty, nie kozacz mi tu. O, szybszy reload, lepszy damage, o to chodzi. Taką broń chciałem. Wo. Nie pizgaj mi tak tymi swoimi mocami, bo to ci gówno daje. Okej, zaraz dotrzemy, oddamy misję i skończymy odcinek. Tak jak powiedziałem, nie chciałem, żeby to był jakiś długi odcinek specjalnie. Tych gryzaków. Oż ty. Alfaska, ja ci dam. No i to jest speed reload. Porządny. Okej, przeszukane. Jesteśmy już na miejscu. Teraz ci oddajemy misję. Ojeju. Chyba żeśmy nie zrobili to, co trzeba. Ale żeśmy to zawalili. Szczerze przyznam, no przecież to od niego była misja, chyba. A może to była misja od Tanis? Nie wiem, trzeba zobaczyć. Bo już nawet ja się pomyliłem, widzicie? Ale okej, to się tepniemy najwyżej. To gdzie my mamy się tepać? W takim razie. Kurde, sam nie wiem. Czekaj, tepnijmy się tutaj. Okej. Tak na wszelki wypadek sobie sprawdzę, czy to było tutaj, czy to nie tutaj. Jak nie, to się tepniemy tam, gdzie trzeba. Okej, już jesteśmy na miejscu. Gdzie to teraz mamy? Aha, aż tam. To może sobie dojedziemy już pojazdem. No kurde, i znowu mi się myli F z E. No gratuluję. Dobra, uciekamy im od razu. Nie chce mi się z nimi droczyć. Nie! No kurde! Co to jest? No wjechałem w jedną beczkę. O, może jak raka. Jest! Uratowało mi życie zabicie raka. Nie, won mi stąd. Plugawe ptactwo. Ale nie, no nie daruję. Cholera, uciekam stąd. Uciekam stąd. Kurczę, nie, jaki pech.
Już miałem tak ładnie dojechać. Nie. Ja zawsze muszę mieć problem. Okej, ale to chyba trzeba tam iść teraz. O, 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 takiś kozaczek. Aha, aha. Nie chcę się z wami strzelać, kurde. Na pizgango jeszcze przyjdzie czas. Gdzie to mam iść? Naprawdę? Nie, no kurde, ach ta moja orientacja w otwartym świecie. Nie, naprawdę super. Kurde, zginiesz marnie. Już mam was dosyć po części. A są 22 levele, to was tu normalnie wykantuje. Gdzieś mi kasa poupadała. Niedużo, ale jest tej kasy. Medykamenty weź jakieś, bo ty naprawdę daleko nie zajdziesz, jeżeli tak dalej będziesz. Ale no kurde, jak ja mogłem coś takiego zrobić? No się tak zmasakrować. Ile to już dzisiaj zgonów zaliczyłem? Z 4 no max, ale no nie zdarza mi się tak często jak dzisiaj, no. Trudno. Ale chcę dotrzeć. Nie mam pojazdu. To mnie najbardziej niestety. Kurde, jeszcze źle idę. Boż. Dobra, skup się lepiej. Bo naprawdę. Marnie, marnie. Zaraz, to jak to jest w końcu z tym? Bo chyba teraz dobrze idę. No. I tak ma być. Masz się trzymać mapy. Jak nie muszę dotknąć mapy w Wiedźminie, to w Borderlandsie. Nie wiem, co ze mną jest ostatnio. Muszę często zaglądać na mapę, żebym się nie gubił. Okej, 3 expa, jakże... Iście dużo mi to dało. 3 expa. O, lucik. Chwileczkę. Wezmę sobie to. O, kaska. Tu jakaś broń. Okej, dobra. No, zejdź mi z oczu. Dobra, rzuciłem tego granata tak już celowo. Ej, no zaraz mnie tutaj naprawdę powystrzelają te gnoje. Uciekaj im, uciekaj, bo tu nie ma sensu walczyć z takimi nobami, które mają po 22 levelu. Kto mnie goni? Dobra, ty się prosiłeś. Kurde! Znikajcie mi z oczu. O, 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 dobrze, dobrze, tak. O, tak ma być. Jeszcze jeden ma nas. Nie. Kurde, zniknijcie mi z oczu. Jeszcze raz. I no, jednego zabiję, wraca następny. Bez jaj. Już? Uspokoiły się downy? Dobra, uspokoiły się. Już mam nadzieję, bo nie chcę mi się już walczyć w tym odcinku. Walki tak już było za dużo. Weźmy sobie taki ostry sprint. Dobrze mi idziemy? Tak, dobrze, tym razem dobrze. I uważaj na beczki, bo ty naprawdę... Lilith, masz tendencję do wjeżdżania na cokolwiek. Czy to na słupy, czy to na znaki drogowe, czy to nawet właśnie na te beczki, które właśnie spowodowały, że twój pojazd wybuchł. No cóż, Lilith jest do wszystkiego zdolna, jak widać. Okej, ja bym już w końcu oddał tą misję i zakończył odcinek. Już mam nieco dość. Miał być krótki odcinek, a wyjdzie pewnie z pół godziny, co tam część tych zgonów powycinam. Żebym nie musiał się jakoś męczyć. Okej, już jesteśmy na miejscu. Już jesteśmy na miejscu. Tu żeśmy chyba już kiedyś byli. Tak, dokładnie. Pamiętam. Chyba. Dobrze idę? Dobrze idę. Właśnie o to mi chodziło, żebym tylko sprawdził jeszcze raz na mapie, czy nie mylę drogi. Okej. Już coś czuję, że jesteśmy na miejscu. A byliśmy już tu raz, pamiętam. Ależ doskonale to pamiętam, byliśmy tu.
Nie, nie chcę mi się z wami walczyć. Dajcie mi spokój. Dajcie mi tylko chociaż ten święty spokój. Spadł. O, wszystkie pospadały idealnie. Okej, oddajemy misję. No, to była Tanis, dokładnie. Proszę bardzo. O, masz kolejną misję dla mnie. Ale to może już w następnym odcinku. Ja się tutaj już z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 28 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!